W Lubiczu Dolnym pod Toruniem policja zatrzymała samochód dostawczy. W jego części ładunkowej podróżowało 42 obcokrajowców. Autem kierowała Polka, która została zatrzymana. Trwa wyjaśnienie sprawy. Około godziny 14:30 na trasie S10 w kierunku Torunia samochód dostawczy marki Peugeot został zatrzymany do kontroli drogowej. W jego części ładunkowej podróżowało 31 mężczyzn, 6 kobiet i 5 dzieci, wszyscy obcokrajowcy. Autem kierowała Polka, która została zatrzymana. Kobieta prowadząca pojazd została zatrzymana. Będziemy sprawdzali jej wersję zdarzeń. Od tego zależy m.in. charakter zarzutu. Bardzo dużo rzeczy jest do zweryfikowania. Na pewno potrzebni będą biegli tłumacze. Na razie nie wiadomo ani jaki był cel podróżujących obcokrajowców, ani w jaki sposób trafili oni do Polski. Sprawą zajmuje się m.in. Wydział Ochrony Ludności Miasta Torunia, Starostwo Powiatowe oraz Prokuratura. Jak poinformowała rzecznik prasowy toruńskiej policji podinspektor Wioletta Dąbrowska, dwie osoby spośród zatrzymanych cudzoziemców trafiły do toruńskich szpitali. Dwie, mama z 7-letnim dzieckiem, na obserwację, po której wróciły do grupy.